końca dobiegły tegoroczne ferie zimowe. Zajęcia dla dzieci wypoczywających na terenie miasta organizowane były jak co roku, codziennie w Miejskim Centrum Kultury. Dzieci mogły brać udział w różnego rodzaju zajęciach, uczestniczyli w zajęciach plastycznych, warsztatach tworzenia z tak zwanego sznurku sizalowego, prostota i wyobraźnia. Artystyczny recykling to kolejna propozycja dla najmłodszych. Szachy, zumba i wiele innych atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z charakteryzacji. Dzieci poznawały techniki różnego rodzaju charakteryzacji, a także z bajkowego gotowania, gdzie najmłodsi mogli pobawić się w młodych kucharzy. W tych zajęciach towarzyszyliśmy najmłodszym z kamerą. Dzieci uczestniczyły również w wycieczkach połączonych z warsztatami do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Swoją ofertę dla dzieci przygotowało również kinocentrum. Feryjne seanse filmowe odbywały się od godziny 10, dopisała frekwencja. W nowej galerii Miejskiego Centrum Kultury można było skorzystać z kącika gier, zagrać w tenisa stołowego, ping-ponga. Tradycyjnie również odbyło się popularne czytanie bajek w ramach akcji Nie ma spania bez czytania.